Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, wczoraj było Halloween, a jeszcze nie było Halloweenowego odcinka z Fortnite'a. Więc moi kochani, w dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Szakiem wcielimy się w rolę pogromców duchów. Naszym zadaniem jest rozpoznanie po śladach zostawionych przez ducha w domu, jaki to jest duch. Musimy go zlokalizować, a na końcu złapać. Jeżeli chcecie więcej odcinków w trybie kreatywnym, zostawiajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i macie to jak w banku. Zapraszam też wszystkich na pixyshop.pl, ponieważ są już dostępne limitowane bluzy z kolekcji na milion, która była dostępna. Powróciło do sklepu 300 sztuk, a do każdego zamówienia wręczony jest przycisk youtubera Ferela. Klikajcie, link w opisie, to pierwszy, ten lepszy, a teraz zaczynajmy. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną pogromca duchów Szaku. Siema. Moi kochani, jesteśmy dzisiaj pogromcami duchów. Wchodzimy do komputera i mamy do złapania 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 różnych bestii. Oczywiście z pewnością wszystkich dzisiaj nie złapiemy, ale każda z tych bestii charakteryzuje się czymś innym. Tutaj mamy opisy różnych dowodów. Na przykład pierwszy dowód to mrożenie temperatury. Cienka warstwa mgły pojawia się w pokoju. Drugi dowód, pudełko ducha. Ducha można usłyszeć jako upiorny szept. Trzeci dowód to pisanie ducha. Musimy iść do piwnicy, aby umieścić na stole księgę, a w niej pojawi się czerwony napis. Czwarty dowód, odciski palców. Pojawia się jako zielony i możemy ją znaleźć na drzwiach, włącznikach świateł, szafach i oknach. Dowód piąty, niski sygnał dźwiękowy, który rozlega się w różnym czasie. I dowód ostatni, szósty, kule ducha. Są to dziesiątki upiornych kul, unoszące się w koło. Jesteś, Szak, gotowy? No, nie wiem. No to lecimy. Musimy rozpoznać trzy dowody i dopasować ich do odpowiedniego ducha. Let's go. Wychodzimy. Jest duch! Jest duch! Tak, tak, już zaczynasz. Nawet trzy. Nawet stary, pięć. Drzwi są otwarte. No, czyli ktoś nas welcome wita. Ktoś nas wita, dokładnie. Stary, czy ty to widzisz z przodu? Mamy latające świetliki. Okej, okay, znikło to. Jest coś jeszcze, patrz. Zielony palec, tak, na drzwiach. Zielone odciski palców. Dobra, ale ja bym tak nie fingerprinty, nie? Tutaj też są te fingerprinty, dobra. Okej. Okay. No i co dalej? Powolutku. O, kurczę. Mi się Uciekamy, uciekamy. Nie, stąd musimy wyjść. Tutaj nie ma wyjścia stąd. Rozumiesz? Musimy stąd uciekać. Idzie! Dobra, niech on cię zabija, ja uciekam. Nie, proszę, proszę. Ej, nie ruszam się, on mnie nie widzi. Dobra, znik. Stary, wracamy do auta, już wiemy, kto to jest. Spierdzielam, spierdzielam. Spierdzielam też, dawaj, 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 dawaj. Zablokowane, dobra, chowam się do szafy. Ja tu się chowam, ty idź do innej szafy. Jak my mamy się stąd wydostać, wariacie, teraz? Mamy w losowym czasie niskie dźwięki. Na pewno są odciski palców, ten zielony pył, a uderzenie serca to jest normalne, wiesz? Mi się wydaje, że to jest przy każdym po prostu duchu. Mi się wydaje, że nie, Szaczku, mi się wydaje, że nie. Wydaje, że się nie znasz i ja wychodzę, drzwi otwarte, nara! Tak! Drzwi otwarte? Tak. Dobra, tu już idę do ciebie, stary. Powoli, Farel, powoli. Wydaje mi się, że biegnij, wiesz? Już lecę, stary. Jak ci się drzwi zakopi. Nie zamyka ci się, dobra, udało się, stary. Okej, okay. Wyszliśmy z tego nawiedzonego domu i teraz musimy, stary, zadecydować, co to był za duch. Na pewno mieliśmy odciski palców. Tak. I moim zdaniem mieliśmy też niskie dźwięki. Ale sprawdźmy, czy coś takiego jest. Jest tylko dżin. Tylko dżin? Idziemy. Ale to nie jest to, założymy się? Mówię ci, że to będzie dżin, stary. No to patrz, dobra, tak przegrywasz, dobra. No i właśnie taki jesteś. Zobaczymy, czy jesteśmy dobrymi pogromcami duchów. No, Huntu wiedziałem. Co? To widzisz? Huntu to był? No to kurde, faktycznie fail. Ale się nadajesz. No. Nie, dobra, no, zwalniam cię z roboty, ja przejmuję tą firmę. Dobra, dajmy Szakowi szansę. Dobra, panie Szaku, prowadź pan. Pan jest lepszym jednak chłopakoło z pasterem. Udowodnij to. Zapraszam, patrz, pierwszy duch, drugi, trzeci. O kurde, który to jest? No, no jak się nazywa? No, Jean? To jest ten, co był przed chwilą na H. Zapraszam. Wchodzimy i okej. Nic nie widzimy. Ja otwieram tutaj drzwiczki, zapalam od razu światełko. Dobra, odcisków palców nie ma. Na razie nie, czyli to nie będzie ten, co ostatnio. Ten na H. Tak. I nie będzie to Jean. I nie będzie to Jean. Bez odcisków będzie w sumie nawet łatwiej, bo tam prawie każdy duch miał odciski, tego co widziałem. Aha. Dobra, to co? Mi się wydaje, że szybko piwnica, bo widzę, że tu jest. Projektor włączyłem, poczekaj, telewizor włączę. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. Tu nikogo nie ma. Pamiętaj, wszystko dokładnie trzeba przejrzeć. Tu nic nie ma, patrzę się, szukam śladów. Idziemy teraz do piwnicy. To go na dół. O! Kurde. Dobra, światło, zaczyna się. Kasło.
Ty, powiem ci, że jestem wystraszony, ale chodź jeszcze tutaj kawałek, chodź, zanim zapalimy. Patrz, to jest ręka. Tak. Okej, tego chyba nie było, co? Jakaś poszlaka, tutaj coś się dzieje na ziemi. U mnie tutaj no, coś ja się... zostawię tą książkę, wiesz? Tak, zostaw, no. Idziemy, stary. Będziemy włączyć światło. No trzeba, nic nie zrobimy. Tylko uważaj, bo on może się tam czai na nas. Jest taka szansa. Mam drzwi otwarte. Okej. Zapalam. Dobra. Poszło. Dobra, zapalamy wszystkie, normalnie. A, nie boimy się duchów. My Ghostbusters, nie boimy duchów. Dobra, schodzimy na... Co? Nic, żartowałem. Dobra, nie rób tak. Schodzimy jeszcze raz? Kolejny trop na ducha. Patrz. Duch się powiesił. Znaczy, puszka się powiesiła. Ty, patrz. Dobra. Krwią napisane. Napisane krwią. Czyli to ten duch, który pisze krwią. On ci tam chyba ten, rodzinę obraża, we tam zopa lepiej. No ja już tego zabrałem, już to teraz twoją obraża. No chyba też jest. Jak on do tej puszki zapakuje, nie? Dobra, zgasił lampę, napisał czerwone napisy. Czy on pogasił nam światła? Okej. Okay. On ogólnie się nic nie odezwał. Nic jeszcze, jest totalna cisza, no. Bądź gotowy w razie W, jakby trzeba było się chować. Jestem gotowy. Tak, nie, no po prostu już są dwie rzeczy tak naprawdę. Ale wiesz, że ostatnie dwie rzeczy nam nic nie dały. Nie, bo to nie była druga rzecz, ty sobie to wymyśliłeś, te bicie serca to jest jak się pojawia. Okej. Okay. To mi tak serce waliło, ty nie mogłeś tego mówić. Aaa, to trzeba było mówić, żeśmy no, zbejtował. Ci. No i miała wina, okej, okay. Nie ma problemu. O! Ej. Był dźwięk niski. Czy to można zaliczyć? To było jest, patrz! Zielony ten. O kurde. Dobra, zgasło światło, idziemy. Zgasło światło i nagle było... BOOM! Ale gdzie ty jesteś? Jestem w tym. Wszystko mamy, dawaj, wszystko mamy. Schowałem się. Myślisz, że to? Czyli tak, reasumując, zielone znaki, niski dźwięk, tak? I? No, możemy go zaliczyć. I co? No i co? I ghostwriting. To był on. Czyli porter jest. O kurcze. Jesteśmy gotowi, Szaku? Zobaczymy, czy jesteś lepszym łowcą duchów niż ja. Obydwa jesteśmy pewnie do bani i robotę obydwoje stracimy zaraz. Uwaga! No nie, no jak? To nie było! Dobra, tu ktoś to pomylił, to był on na bank. Jesteśmy lepsi niż ustawa przewiduje po prostu. Dobra, dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Drzwi zamknięte. Spokojnie. Do nawiedzonego domku. Dobra, stary, tutaj się nic na razie nie dzieje, na telewizor nie gra. Okej, okay, odpaliłem. To iść może na dół, co? Odpal książkę, ja pójdę do następnych pokoi, poodpalam wszystko. Się rozglądam, na razie nic nie ma. Na książkę nikt nie ra... Pył tu był przez chwilę. Pył? Był tu pył. Pył zielony. Zielony pył, dobra. Dobra, idę zgaszę światło. Książkę. Odpalam światło. tak. Idziemy teraz na dół, stary, zobaczyć. Nie. Ale zostawmy ją jeszcze. Ten duch, że się nas boi. Na to wygląda. Czyli mamy rozwiązanie. Boi dupek. Tak. Ej, patrz! Duch, tańczy idę, tutaj. Idę. Szybko. Jestem. Tańczy. Jest. Faktycznie. Czyli zielona poświata plus tańczący duch. Nie. A może jak ją zostawimy z domu wyjdziemy, nie? Dobra. Też tak może być. Zróbmy to. Bo idziemy, chodźmy sobie połączyć to na razie to co mamy, może jednak z tego wyjdzie. Żadnych dźwięków nie słyszeliśmy. Nie. Mroźnych temperatur nie widzieliśmy żadnych. Chyba, że ten zielony pył to była mroźna temperatura, wiesz? Odciski palców, nie było odcisków palców. Jeszcze nie, ale jak wrócimy może będą. Okej. Okay. Żadne kule nam się nie wyświetlały, nie? Nie, nie było niczego. No to były takie kuleczki zielone, nie? Taki, wiesz, taki pył. To też może być to. Mogą być. Ghost Orbsy. No dobra, no to Ghost Orbs by... Ale nie ma niczego tutaj z hologramem, z duchem tańczącym. O, serce. Czyli duch się pojawił. Czyli duch się pojawił i jest pewnie w domu. Dobra! Jest duch, widzę go! Jest tu! Był! Widziałeś? Ej, dźwięk taki piskliwy, dobra, idziemy. Ja wszystko już drzwi są zablokowane. Co jest? Jak on jest w środku, to my nie jesteśmy w stanie wejść, tak? Rozumiem. Ani dobra, wyjść. Go. Miał dźwięk taki piskliwy, nie? Cóż jest serducho? Dum. Słyszę. Idź do lekarza lepiej z tym, wiesz? Idzie brzydal. I co? Nic mi nie zrobisz, stary. Idę do piwnicy. Księga nie jest zakrwawiona, ja też jestem w piwnicy. No dobra, czyli to były te orby po prostu, no bo skoro to mi się pokazało za plecami, to wiesz. No dobra, czyli mamy orby i piskliwy dźwięk, tak? Tak. No jak uważasz, no to jest twój duch, także decyzja należy do ciebie. Ci wystarczy tyle dowodów, czy duch nie? Duch idzie. Serce. Zrespił się.
Ła! Zabił się? Gdzie był? Ta, w piwnicy. Kurde. W piwnicy. Czyli gadał przez książkę, jest koło mnie. O, przeszedł. Może książkę zakrwawił? Może. Zniknął. Teraz się żyje, jak to mówią. To leży moje ciało. A, nie. Bo ja książki nie zostawiłem, dobra. A, to nie jest wydłuż ciebie. Dobra, masz wszystko, oprócz kolegi. No niestety, dobra Szaku, postaram się rozkryć tą zagadkę. Dobra. Podejmujemy decyzję, czyli co? Ghost orbsy, to jest na 1000%. Orbsy były na pewno, tak? Znaków żadnych nie było. Projektor był. I fingerprintsów nie było, dobra. Ghost... Czekaj, Ghost orbsy? Ghost... To tylko na pętrzy jest. Nie, jeszcze Jurej jest. I ta, to jest temperatur. Zimna temperatura, no. Ghost or albo yokai. To yokai? Tutaj, u góry, na złoty. Legendarny duch. Dawaj. Yokai? Legendarny duch na sam koniec, no musi to być. No chyba yokai, to, mam nadzieję, że to ty byłeś, nie? Błagam, niech się uda. Proszę, jak nie, to rzucam tą robotę. Też rzucam tą robotę, jak się nie uda. Znaczy, ja w sumie nie żyję, więc co ja rzucę? Jest! Jest! To yokai! Tak jest! To! Tak jest! Jesteśmy... Musieliśmy połączyć siły, żeby rozwalić duchy. Tak jest! Kurde, już myślałem, że nam się nie uda, ale... Mam nadzieję, że będzie zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Ja to musiałem umrzeć, żeby ducha zwalić. Tak jest. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu Pixi po najlepsze bluzy. Jest już dostępna limitowana kolekcja. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!